Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Dzisiaj dowiesz się, gdzie jest piąty chleb. Być może brzmi to tajemniczo, ale symbolika jest piękna, bardzo głęboka i myślę, że pomoże Ci umocnić Twoją wiarę. Cieszę się, że jesteś tutaj obecny, cieszę się, że trwasz w tym postanowieniu wielkanocnym. Mamy okres wielkanocny, drugi tydzień okresu wielkanocnego i zachęcam Cię, żebyś przez te kilka dni, piątek, sobota, wytrwał. A potem zrobimy postanowienie na trzeci tydzień okresu wielkanocnego, aby to Słowo Boże towarzyszyło Ci i abyś odkrywał w sobie radość paschalną, radość zmartwychwstania. A teraz pragnę się pomodlić za Ciebie o dobre, głębokie, piękne przeżycie tego rozważania Słowa Bożego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że dzisiaj otworzyłem oczy. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że mogę wsłuchiwać się w Słowo Boże. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że mogę cieszyć się otaczającym mnie światem. Dziękuję Ci za każde uderzenie serca, za każdy oddech. Są to takie drobne sprawy, ale dzięki temu mogę żyć. Duchu Święty, dziękuję Ci za dar życia. Dziękuję Ci za dar nowego dnia. Dziękuję Ci za tę osobę, która teraz słucha tego rozważania. Dziękuję Ci, że wzbudziłeś w sercu tej osoby pragnienia, aby przyjść na ucztę przed śniadaniem, ucztę Bożego Słowa. Dziękuję Ci, że mnóstwo osób codziennie pragnie karmić się Słowem Bożym. Jest to niesamowicie budujące i dla mnie, ale i też dla pozostałych. Ta wspólnota przy tym stole Bożego Słowa jest naprawdę spora, liczna. Duchu Święty, dziękuję Ci za tych wszystkich, błogosław im, otwieraj ich serca, ich uszy na Słowo Boże, aby jak najlepiej to Słowo Boże dzisiaj zrozumieli, aby jak najlepiej to Słowo Boże wprowadzali w czyny. O to Cię proszę, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się za jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: „Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”, a w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał, a gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? 5 chlebów i 2 ryby. W Ziemi Świętej, w miejscu, gdzie miał dokonać się ten cud nakarmienia tłumów, znajduje się kościół, a w tym kościele przy ołtarzu starodawna posadzka. Jest tam kosz, a w koszu są 4 chleby. Natomiast tutaj w Ewangelii jest mowa o 5 chlebach. Gdzie jest zatem 5. chleb? 5. chleb jest na ołtarzu. Eucharystia. Potrzebujemy tego pokarmu doczesnego, ale potrzebujemy także pokarmu na życie wieczne. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 5 chlebów. Cyfra 5 w Biblii jest również symboliczna. Odnosi się do 5 ran Chrystusa, 2 rany w dłoniach, kolejne 2 w stopach i 5. rana w boku Zbawiciela. Oczywiście Pan Jezus miał mnóstwo ran z korony cierniowej, biczowania, dźwigania krzyża, ale mamy te 5 symbolicznych ran. Kiedy mamy liturgię paschalną, kiedy mieliśmy niedawno, to kapłan wbijał takich 5 kul, 5 gruszek w paschał, symbolizujących też, podobne są do 5 kropli krwi. Zatem mamy te 5 symbolicznych ran. Co to oznacza? Że w Eucharystii mamy owoc męki Chrystusa. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To jest krew moja, która za was będzie wylana. W Eucharystii uobecnia się męka Pana Jezusa. I też mamy te 2 ryby. W przypadku Pana Jezusa też ta cyfra 2 jest bardzo symboliczna, ponieważ w Nim widzimy 2 natury. Naturę boską i naturę ludzką. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek umarł na krzyżu. I ten sam prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek jest obecny w Eucharystii. I On pragnie nam siebie dawać. Tak jak uczniowie rozdali te 5 chlebów i 2 ryby pozostałym, tak Pan Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który pokazał miłość do ludzi na krzyżu, pragnie karmić Ciebie tą swoją Bożą miłością w Eucharystii. W okresie wielkanocnym życzę Ci, abyś doświadczał spotkania ze Zmartwychwstałym i w Słowie Bożym, i w sakramentach, szczególnie w sakramencie Eucharystii, aby łuski opadały z Twoich oczu, z Twojego serca i byś rozpoznał Go, tak jak uczniowie, rozpoznał Go przy łamaniu chleba. Niech Cię wypełnia dar wiary i Boże błogosławieństwo w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie przy stole Bożego Słowa. Zapraszam dzisiaj na modlitwę Wróć, a także jutro na ucztę przed śniadaniem. Także, moi drodzy, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie duchowe, emocjonalne, za dobre słowa i za wsparcie materialne. Wkrótce ruszą nowe inicjatywy, wkrótce ruszy strona internetowa. Wkrótce także, bo wielu z Was pyta o możliwość wspierania tych inicjatyw także od strony materialnej, wkrótce ruszy oficjalne konto, gdzie w sposób tradycyjny będzie można udzielać tego wsparcia. Zatem, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za Wasze dobre chęci. Proszę się jeszcze uzbroić w cierpliwość, a przed nami naprawdę wielkie, wielkie plany na ten rok. Na najbliższy czas majówki. Jak będą wyglądały? Wkrótce się dowiecie, ale także już trwają przygotowania do tych nabożeństw, do tego, jak będziemy wspólnie mogli przez te nabożeństwa oddawać Panu Bogu chwałę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. I także zapraszam do tego, aby podzielić się tym Słowem Bożym z innymi, aby stać się apostołem Bożego Słowa, co Pan Bóg będzie Wam hojnie wynagradzał. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Chyba drugi raz pobłogosławiłem, ale błogosławieństwa zawsze trzeba jak najwięcej. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.